Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam, dzień dobry, ja jestem oczywiście Crocs i dzisiaj testujemy nową skrzyneczkę, jaka pojawiła się na CSGO Skinsie. Kosztuje ona 50 zł 40 groszy, Cybercase się o nazwie, no design tutaj, naprawdę bardzo przyjemny. No jak mnie oczywiście troszkę znacie, no to wiecie, że ja na takie rzeczy zwracam uwagę. 151 zł 20 groszy, musimy za 3 takie otworzenia tej skrzynki zapłacić, więc lecimy. 5 Sevenix, 190 zł i już tutaj pierwsze otwarcie naprawdę pokazuje, że ta skrzyneczka może być naprawdę bardzo fajna. Mamy do tego w ogóle w tej skrzyni nóż Kukri, który wyszedł w ogóle no dosłownie niedawno. Jest to bardzo duży plus za to, że już są te nowe skinki tutaj na CSGO Skinsie. Był do trafienia już tamten kałach nowy, no ale teraz pierwszy raz widzę, że jest do trafienia Kukri, no i więc mam nadzieję, że uda mi się ten nowy nóż tutaj zdobyć z tej skrzynki, mimo że jest na niego 0,016%. No ale szansa zawsze jest, tak? Ile on w ogóle kosztuje? 2400, 300. No, może być ciężko, ale mam nadzieję, że może kiedyś się, że tak powiem, to uda. Przypominam oczywiście, że jak w kalendarzu chcesz wziąć udział, no to musisz suba z dzwonem zostawić, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisać z numerkiem z kalendarza, no i oczywiście dołączyć na Discorda, bo jest to ważne, bo to sprawdza nam. I oczywiście użyć kodu Croxy na CSGO Skinsie, jako są pełnoletnią jesteś. No tutaj bardzo dobrze będzie, 175 zł, to mi się podoba. No i oczywiście trzeba użyć kodu Croxy na CSGO Skinsie, wystarczy, powiedziałem to, no, klikasz link z opisu, bądź klikasz sobie doładuj, wpisujesz sobie kod Croxy przez 2x, no i oczywiście aktywujesz sobie i masz wtedy 10% więcej do każdej wpłaty. Kodu możesz użyć przed każdą wpłatą i za każdym razem 10% więcej sobie zyskasz. No i oczywiście 2,50 dla nowych użytkowników. 107 zł z tej skrzyneczki mamy jeszcze grubo ponad 2000, no 2000 lekko ponad mamy na tą skrzynkę, więc no mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj z niej sypnie. Może zaraz na jakieś patelki pójdziemy z tą skrzynką, no zobaczymy, co, że tak powiem, tutaj czas pokaże. Ale zobaczcie, jakie tutaj noże potrafione. Łohoho, ktoś w ogóle Szafira z tej skrzynki eventowej trafił, stary. Ja nie mogę, nie no, skiny no naprawdę piękne, naprawdę bardzo piękne. Mam nadzieję, że tutaj się uda coś takiego fajnego zdobyć, bo nie pamiętam w sumie, kiedy z takiej jakiejś tańszej skrzynki coś takiego, wiesz, nie wiadomo jakiego dostałem, więc no byłoby na pewno spoko. No szkoda, że nie zostało na tym otwarciu, bo te 5-7 na pewno by nam dużo dały. No ale zobaczmy dalej, co tutaj ta skrzyneczka nam zaproponuje. Tak jeszcze patrzę tutaj kątem oka, co ciekawego jeszcze możemy tutaj wydrobić z skrzynki. No nie, no jest naprawdę spoko. Jest naprawdę bardzo spoko. 171 zł. No tylko trzeba to trafić, tak? Trzeba coś tutaj trafić, żeby, wiesz, żeby być szczęśliwym tej inwestycji w tą skrzynkę. 262 zł. Teraz bardzo ładnie. I 231. No tutaj takie dwa otwarcia. Nawet trzy teraz, które, że tak powiem... Ej, patrz. Cztery otwarcia na szybkim i cztery razy plus. Piąte też, ale piąte delikatnie, tak? Dopiero tutaj za szóstym razem coś się zepsuło. 202 zł. No powiem wam, że naprawdę ta skrzynka oddaje. No sami widzieliście, ile tu otwarć z rzędu był jakiś fajny, zacny proficik. No kilka razy nam zabrało, ale no to się jakby niweluje to, co nam dało. No to i tak jest grubo ponad to, co nam zabrało w tych, nie wiem, z kilku otwarciach może. 2500 w tym momencie na moim balansie. No dobra, no to chyba jakąś patelkę trzeba tutaj z tą skrzynką zrobić, co? Ubolewam bardzo nad faktem, że już nie ma tych limitowanych skrzynek. Jakby CSGO Skins, naprawdę, mogliście je zostawić. Mogliście je zostawić, te skrzynki były tak piękne, one były takie sympatyczne. No kurczę, ubolewam, że nie udało mi się Dragon Lore trafić na odcinku. Udało mi się na streamie raz trafić. No ale no na odcinku nie wyszło. Na odcinku nie wyszło, a próbowałem. Próbowałem nieraz i nawet przed końcem próbowałem nagrać. Ale, że tak powiem, film się skończył na pierwszej patli, stary, za każdym razem, jak próbowałem nagrać film. 5-7 z pierwszej skrzynki. Oj.
Oj, oj, oj. No, 209 zł. No to lecimy. Przypominam, że skrzynka kosztuje 50 zł. Pierwsze otwarcie już nam oddało X4. Tutaj ta MK sama, że tak powiem, z siebie nam zwraca tą skrzynkę i lekko daje nam, no, więcej, tak? Z 18 zł więcej. No ale zobaczmy, bo to jeszcze nie jest powiedziane, że to jest bitwa wygrana. Jeszcze naprawdę bardzo dużo skrzynek przed nami. 93 zł tutaj tygielek, no ale ten kałach też będzie coś kosztował. No właśnie, 158 prawie złotych. Kalaszek również tutaj dla nas, Ice Cold. Bardzo ładny to był kałach w ogóle, swoją drogą, jak wychodził. W sensie, bardzo mi się podobał. Ja go trafiłem nawet ze skrzynki na początku, jak wchodziła ta skrzynka. I to był naprawdę ładny kałach, ale tak potem z biegiem czasu, no nie wiem, taki trochę basicowy się stał dla mnie, w sensie basicowy. No taki średniawy, taki przeciętny. Nie wiem, czy też tak macie ze skinami, ale jak wychodzi jakiś skin i się tak nie mega jaracie, to potem po jakimś czasie już, wiesz, zaczyna wam się tak strasznie nudzić. Ja tak miałem z cesarzową na przykład, taka 47 kilka lat temu jak wychodził, uważałem, że to jest bardzo piękny kałach i w ogóle wow, najładniejszy w grze. A potem, takie wiesz, jak zobaczysz AK cesarzowa, no to spoko, wiesz, no nie robi już takiego wrażenia na tobie. W sensie, na mnie bynajmniej, nie? Nie wiem, daj znać jak ty uważasz, no ale ja tak czasami mam ze skinami. No się rozgadałem i mamy stratę, co tu się stało. No tutaj te digle do tego 5-7, no trochę niestety nam to tutaj zmieniło, no ale 3 ostatnie skrzynki, nie jest to duża strata do nadrobienia. M4, no liczymy jak najlepszy stan, 96 zł. No i dzień dobry, do dwóch tutaj. No dobra, po kałaszku tutaj, 35 do 33, okej, nie ma tragedii, well one w ogóle kosztuje więcej niż field tested, nieźle. Oj. No dobra, już musiałem spojrzeć, żeby mieć na pewno pewność, że tą bitwę wygramy, bo tak kurczę. No, chwila niepewności była. No pootwierajmy jeszcze tą skrzynkę. No jak robimy dzisiaj, że tak powiem, test tej skrzynki nowej, no to trochę razy ją pootwierajmy. Może akurat, nie wiem, może akurat szczęście zechce, że tak powiem, akurat mi sypnąć tutaj coś takiego, wiesz, coś takiego wow z tej skrzynki. No te rękawice, no jakby sypnęły, to ja już byłbym ukontentowany, stary, naprawdę. Ja już mógłbym odpuścić. No te rękawice, ile jest w ogóle? 0,04%. No kurczę. A patrz, jeszcze tu, ej, tej AWP-y nie zauważyłem, szczerze. 366 zł i testet 500. Okej, no trochę czasu już minęło, że tak powiem, od wyjścia tej skrzynki, więc te ceny i tak jeszcze spadają. Ale wydaje mi się, że 500 zł za taką AWP-ę to nie jest jakoś mega dużo. W sensie, spodziewałem się więcej, że będzie kosztować. Ona taka, kurczę, ja już to mówiłem na filmie, ale w takim trochę valorantowym stylu, taka trochę, wiesz, taka 3D trochę z... Te efekty takie, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć. Takie po prostu efekty trochę z Valoranta na tym skinie, nie? No, no ciekawe na pewno zjawisko tutaj w tym skinie. W sensie jestem na tak, podoba mi się jak najbardziej ta WP, ale jak spojrzałem na nią na grafice, to mówię takie, co to za gówno. Ale potem patrzę w grze, mówię dosłownie coś takiego, o kurwa, że wiesz, że to jest naprawdę ładne, 500 zł, ładne. Więc ta AWP, no jestem jak najbardziej na tak, 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 tak. Jest ładna po prostu, nie? Ale no mówię, no, trochę już czasu minęło, myślałem, że no troszkę więcej będzie ta AWP kosztować, no ale jeszcze będzie spadać pewnie, nie? No ile minęło od wypuszczenia skrzynki z ty... Ej, to już chyba trochę więcej niż tydzień. Z 2 tygodnie, 3? Coś takiego chyba, nie? Ej, bo ja straciłem poczucie czasu trochę. Nie podoba mi się to. Ale generalnie, no to takie lepsze skiny... No to jest ta skrzynka za 50 zł, to nie ma co narzekać, że jest mało procent szans na jakiegoś skina, nie? Ale generalnie, no, nie ma tutaj jakoś mega dużo procent na te lepsze skiny, nie? No ale no mówię, no skrzynka za 50 zł to też nie ma, nie wiadomo czego oczekiwać, nie? Biorąc pod uwagę to, ile ona kosztuje, to i tak ona mi bardzo ładnie oddaje, nie? Znaczy, no teraz coś się troszkę zepsuło, bo od dłuższej chwili nie mogę coś takiego, wiesz, zdobyć mocnego, co by zrobiło na mnie efekt wow! Wow, mega! No ale zobaczmy, no może uda nam się jakiś tutaj nóż wydropić, jakąś tutaj, nie wiem, parę rękawic, żeby... O kurwa.
Chciałem powiedzieć, żeby było do tytułu, no ale chyba mamy już do tytułu, no. Talon Knife Marble Fate. Marble Fate. Tylko ten stat track factory nie jest do trafienia w tej skrzyni. I stary... No chyba trafiliśmy najdroższy item na stronie. Znaczy na stronie. Najdroższy item z tej skrzynki. Wiesz, mi się tak wydaje. Znaczy, te rękawice minimalne 5200, ale no dobra, no... Ja nie mogę, w sensie, no najlepszy tutaj jest, nie? Jest pierwszy, więc jest najlepszy, tak? O kurwa. No, powiem wam tak, szczerze, miałem gdzieś z tyłu głowy, że może zaraz coś sypnąć takiego, wiesz, dobrego, takiego top. No ale no nie spodziewałem się, że to będzie najlepszy możliwy item do trafienia w tej skrzynce. No ale dobra, no jak dają to trzeba brać, tak? Jak dają to trzeba brać, być 54 zł. No i jeszcze sobie zakręćmy z 3 razy, bo to też nie ma... No też wydaje mi się, że jak najbardziej tutaj dla mnie na plus. Bardzo mi się spodobała ta skrzynka. No ale kosztuje jednak 50 zł, to też nie wiadomo jak często nie będę do niej wracał, bo jednak ja tu gustuję w ciut droższych skrzynkach. Ale w ogóle... Ceny skrzynek się zmieniły. Zobacz, jest 840 zł za ametysta. Kosztował 1000 stary. Luxurious kosztował 500 chyba. 420 teraz kosztuje. No coś mi się wydaje, że to będzie moja ulubiona skrzynka w tym momencie na CSGO skinsie. No ale zobaczmy, czy to idzie też ze sobą jakieś fajne tutaj dropiksy z tej skrzyneczki. Zobaczmy. No drugi raz ten digielek. W ogóle powinno być, że jak klikasz, to ci się od razu przyspiesza to, nie? To by było spoko. Dobra, to machnijmy jedną battle, tak żeby było jeszcze, że tak powiem, wiesz, w granicach tego, co chcieliśmy dzisiaj zrobić, że to jest mistrzynkę Cyber, no to dorzućmy ją, rzućmy Anarchię, strzy, bo jest promocja, dorzućmy Luxurious, no strzy może nie, ale stwie, dorzućmy Royal i dorzućmy Ametysta. Myślę, że jak najbardziej bitewka na koniec filmu. Spoko. No i zobaczmy. Przypominam, no, jak chcesz takie dropy mieć stary, jak tutaj wuja Kroko, no to kodu Kroko, znaczy Kroxy, tak? Przez 2x to sobie użyj, nie? Dostajesz wtedy, no, 2,50 stary, jak jest innym użytkownikiem. Mieć, a nie mieć. 10% mieć, a nie mieć. No to stary, jak płacasz 100, to jest dycha za free. Jak płacasz 200, to masz jakby kepsa za darmo, stary. No to... No just do it, tak? Jak jest oczywiście samą pełnoletnią. 90 zł. 90 zł dla nas. No, tutaj ta jameczka. Ale jak chcesz, to sobie kliknij do ładu. Jak chcesz oczywiście wpłacić na CSGO skinsie, tak? To wpiszę, użyj kodu Kroxy i możesz sobie oczywiście wtedy odebrać bonusiki. A już niedługo coś przekminimy dla osób płacących z kodem. Więc, no, ja tutaj, że tak powiem, nic nie spoileruję. Ale tylko tak mówię, tak? Tylko tak mówię. 81 do 150. No, idziemy bardzo close. O kurcze. No, chociaż ten masterpiece... 2000?! Factory New Masterpiece kosztuje 2000?! Ej, stary, ja się zatrzymałem, jak masterpiece, kurczę, po... Nie wiem, 150 zł kosztował, ale to fitness, może to wiesz. Też może się różnić. Ale no ja się zatrzymałem w tamtym okresie, jak masterpiece nie kosztował nie wiadomo ile. Ostatnia skrzynia w tym filmie, żeby teraz się nic złego nie wydarzyło. No nic się złego nie wydarzy. No generalnie odcinek, no ja jestem ukontentowany. Mam nadzieję, że widz też jest ukontentowany. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro, wyscy udział w kalendarzu i siemano!